szybkim tempie kroczy modernizacja 600-metrowego odcinka ulicy Krakowskiej od skrzyżowania z Oględowską i Kościuszki w kierunku ronda na Stopnicę. Zadanie ma zostać zakończone na początku drugiej dekady czerwca. Ulicę Krakowską gmina Staszów przejęła od Zarządu Dróg Wojewódzkich. Niestety dawno nieremontowana na tym odcinku droga jest w bardzo złym stanie technicznym i wymagała interwencji. Tym bardziej, że przy niej mają siedziby firmy i często odwiedzane przez mieszkańców centrum handlowe. Ta ulica, nie ukrywajmy, jest w najgorszym stanie chyba, jeśli chodzi o tego typu drogi, które przejęliśmy też od Zarządu Dróg Wojewódzkich. I zasadność pracy nad tą ulicą była ważna, bo ze względu oczywiście potrzeby mieszkańców, ale przede wszystkim znajdują się tam głównie centra handlowe i jest tam też różnego rodzaju firm, które też wymagały dobrego i bezpiecznego dojazdu i dostępu. Kompleksowa przebudowa krakowskiej będzie kosztowała 1 200 000 zł. Gmina na realizację tego zadania otrzymała milionowe dofinansowanie z rządowego programu rozwoju dróg. W ramach inwestycji droga zostanie całkowicie przebudowana i zmodernizowana. Będziemy przebudowywać cały pas jezdni. Mówimy tu o chodnikach, mówimy tu o drodze, również o technicznych drogach dojazdowych przy galerii Wistula. W ramach tego zadania oczywiście powstaną 3 przejścia, bezpieczne przejścia dla pieszych. Po stronie Wistuli galerii Wistuli będą wykonane drogi techniczne, chodniki, zatoka autobusowa i miejsca parkingowe. Jerzy Strzyż, STV Info.